Mamy maj, a z majem oczywiście mermaj, więc jakże bym mogła nie skorzystać z tej okazji i nie zrobić materiału o syrenach. Żeby móc spokojnie mówić o tych istotach, musimy sobie wyjaśnić pewną rzecz. Siren, a mermaid to dwie różne istoty, które już niestety nie są od siebie niezależne. Te pierwsze pochodzą z Grecji i były pół kobietami, pół ptakami, które swoim śpiewem kusiły marynarzy, w tym Odyseusza w Odysei Homera, kiedy te drugie były kobietami z rybim ogonem zamiast nóg. Pomieszanie tych dwóch słów nastąpiło w okresie średniowiecza, kiedy to sirens najpierw stały się synonimem dla mermaids, by później w pełni określać obie rasy. Stało się tak, ponieważ obie istoty były utożsamiane z niebezpieczną pokusą ucieleśnionej przez kobiety, co było bardzo popularnym motywem w średniowiecznej sztuce chrześcijańskiej. Z tego też powodu mermaids przejęły od sirens kuszący marynarzy głos. A sirens z pół kobiet i pół ptaków stały się pół kobietami, pół rybami. W języku polskim, ale też francuskim, hiszpańskim, włoskim, zarówno jedną, jak i drugą rasę nazywamy syrenami. Z racji tłumaczeń zapisków w języku łacińskim, którym głównie posługiwali się duchowni. Skoro to mamy już wytłumaczone, przejdźmy do materiału. Poznajcie proszę syreny. Sirens po raz pierwszy pojawiły się w Odysei Homera, gdzie autor nie podał żadnych fizycznych opisów, a ich wygląd pozostawił wyobraźni czytelników. To Apolloniusz z Rodos w swoim dziele o tytule Argonautica z III wieku przed naszą erą opisał ich wygląd jako po części kobietę, a po części ptaka. Dzięki temu do VII wieku przed naszą erą były regularnie przedstawiane w sztuce jako ptaki z ludzkimi głowami i łuskowatymi stopami. Greckie sirens wyglądały więc identycznie jak egipski ba, co może świadczyć o kolejnym wpływie wierzeń egipskich na postrzeganie świata przez Greków. W bizantyjskim słowniku Suda z X wieku stwierdzono, że sirens miały postać wróbli od klatki piersiowej w górę, a poniżej były kobietami lub alternatywnie, że były małymi ptakami o kobiecych twarzach. Z czasem ptasie atrybuty zanikały na korzyść kobiecych, by finalnie zostały tylko ptasie nogi i skrzydła, które w zależności od wizji autora mogły się pojawiać bądź nie. Nie tylko ptasie cechy zniknęły. Pierwotnie sirens były przedstawiane jako męskie lub żeńskie, jednak męscy odpowiednicy zniknęli ze sztuki około V wieku przed naszą erą. Często pokazywano ich grających na różnych instrumentach muzycznych, zwłaszcza na lirze, kitharze i aulosie. Najwcześniejszym tekstem opisujący sirens z rybim ogonem jest Liber Monstrorum de Diversis Generibus z przełomu VII i VIII wieku, którym opisano syreny jako morskie dziewczyny, których piękno i słodka piosenka wabią marynarzy, ale pod ludzką głową i tułowiem mają muskowaty ogon ryby, dzięki któremu mogą poruszać się w wodzie. W IX wieku w Bern Physiologes pojawia się ilustracja, gdzie siren zostaje przedstawiona jako pół kobieta i pół ryba, ale nadal posiada skrzydła i szponiaste stopy. W ikonografii często trzymają rybę, węgorza, grzebień lub lustro. Te dwa ostatnie w chrześcijańskim kontekście moralizatorskim były symbolem próżności. Dzięki swym ptasim cechom potrafiły latać, ale ich charakterystyczną zdolnością był olśniewający śpiew, któremu nikt nie był w stanie się oprzeć. Sirens były dziećmi rzeki Achelos i muzy tragedii Melpomene. Miały towarzyszyć młodej Persefonie. Demeter je przeklina za brak interwencji, kiedy Hades porywa boginię. Dodatkowo daje im skrzydła, by mogły szukać jej córki. Hera miała namówić Sirens do wzięcia udziału w konkursie śpiewu z muzami. Oczywiście muzy wygrały konkurs, a następnie wyskubały rywalkom wszystkie pióra, z których następnie zrobiły sobie korony. Rozgoryczone Sirens zbielały i wpadły do morza, gdzie utworzyły wyspy w zatoce zwanej Leukai, współczesna Suda. Ich pieśń zbiera żniwo w południe, w bezwiecznej ciszy. Koniec tej pieśni. To śmierć.
Argonautis, Jason dzięki radzie Chirona zabiera w swoją podróż Orfeusza, który gdy tylko usłyszał śpiew Sirens, wyciągnął lirę i zaczął grać. Dzięki temu zagłuszył morderczy śpiew i ocalił załogę. Jednak jeden z członków załogi, Butes, usłyszał pieśń i skoczył do morza, ale został złapany i bezpiecznie trafił z powrotem na łódź dzięki Afrodycie. To dziwne i piękne, że Homer sprawia, że syreny odwołują się do ducha, a nie do ciała. Odyseusz był ciekawy, co Sirens śpiewają, więc za radą Kirkę kazał wszystkim marynarzom zatkać uszy woskiem pszczelim i przywiązać go do masztu oraz zostawić go mocno przywiązanego, bez względu na to, jak bardzo mógłby błagać, by go uwolnili. Kiedy usłyszał ich piękną pieśń, kazał marynarzom rozwiązać go, ale związali go mocniej. Kiedy zostawili Sirens daleko za sobą, a pieśni nie dało się już usłyszeć, Odyseusz został rozwiązany. Niektórzy autorzy posthomeryccy twierdzą, że przeznaczeniem Sirens była śmierć, gdy ktoś usłyszał ich śpiew i uciekł im. Dlatego podejście Odysseusza rzuciły się do wody i zginęły. Gdy nas wysłucha, pożegluje dalej jako mądrzejszy człowiek. Znamy wszystkie cierpienia, jakie znosili kiedyś Grecy i Trojanie. Na rozległej równinie Troi, kiedy bogowie tak chcieli. Wszystko, co dzieje się na żyznej ziemi, my to wszystko wiemy. Późniejsi pisarze sugerowali, że Sirens były kanibalami, opierając się jedynie na opisie owych istot przez Kirkę. Wylegują się na łące wokół stosów gnijących zwłok, strzępów skóry wysychających na ich kościach. Sirens i ich pieśń była częstym symbolem w ceremoniach pogrzebowych. Canosa di Puglia. To miejsce w Apulii, w którym znaleziono posąg nagrobny, przedstawiający kobietę mającą ptasie nogi, skrzydła i ogon. Wierzono, że Sirens miały towarzyszyć zmarłym podczas pochówku. Z racji na ich pieśń były nazywane muzami niższego świata. Ich piosenka, choć nieodparcie słodka, była nie mniej smutna niż słodka i pogrążyła zarówno ciało, jak i duszę w śmiertelnym letargu, zwiastunie śmierci i zepsucia. W czasach renesansu włoskie muzyczki zwane kurtyzanami pełniły rolę niezamężnej towarzyszki, a wykonywane przez nie występy muzyczne były niemoralne. Uważano, że potrafią kontrolować rozum mężczyzny. Dlatego też śpiewaczki zostały powiązane z mitologiczną postacią Sirens, których postać pół człowieka, pół zwierzęcia odzwierciedlała granicę natury i kultury. Siren śpiewa tak słodko, że usypia marynarzy, a potem spina się na ich statki i ich zabija. W XVII wieku niektórzy pisarze jezuiccy zaczęli potwierdzać rzeczywiste istnienie Sirens. Athanasius Kircher argumentował, że na pokładzie Arki Noego musiało zostać przygotowane dla nich miejsce. Jej spojrzenie jest spojrzeniem legendarnego bazyliszka. Jej głos jak głos syreny. Swoim głosem czaruje, a jej piękno pozbawia rozumu. Zarówno głos, jak i wzrok powodują śmierć i zniszczenie. W późniejszej starożytności Klemens Aleksandryjski w swoich kazaniach prawił, że Siren jest alegorią pięknej prostytutki, która śpiewa przyjemną melodię mężczyznom i jest symbolicznym występkiem przyjemności. Późniejsi pisarze powtarzali pogląd, że Syrena była symbolem ziemskich pokus. Oni wyobrażają sobie, że były trzy Sirens. Po części dziewice, po części ptaki ze skrzydłami i pazurami. Jedna z nich śpiewała, druga grała na flecie, trzecia na lirze. Zwabieni śpiewem marynarze rozbijali się o skały. W rzeczywistości były to jednak prostytutki, które omamiały podróżnych i doprowadzały ich do nędzy. Miały skrzydła i pazury, ponieważ miłość lata i rani. Mówi się, że pozostali w falach, ponieważ falę stworzyła Wenus. Pochodzenie nazwy Siren nie jest jednoznaczne. Robert Biggs zasugerował pochodzenie przedgreckie. Inni łączą nazwę z Sira, czyli sznur, i Iro, czyli wiązać. Można to połączyć ze sceną przywiązania Odyseusza do masztu, aby oprzeć się pieśni Sirens. Termin pieśń Syreny odnosi się do apelu, któremu trudno się oprzeć, ale który, jeśli zostanie wzięty pod uwagę, doprowadzi do złych wniosków. Słowo mermaid nie jest słowem bardzo starym. Pierwszy raz zostało użyte w języku średnioangielskim w dziele Hausera pod tytułem Nun's Priest Tale.
z około 1390 roku. Owe słowo składa się z dwóch członów. Mer, oznaczające morze, i maiden, oznaczające pokojówka. Czyli syrena dla Anglików to taka morska pokojówka. Historyczne relacje o syrenach, takie jak te zgłoszone przez Krzysztofa Kolumba podczas jego eksploracji Karaibów, mogły być obserwacjami manatów lub podobnych ssaków wodnych. Chociaż nie ma dowodów na to, że syreny istnieją poza folklorem, doniesienia o obserwacjach syren trwają do dnia dzisiejszego. Jeśli film Wam się podobał i chcecie wiedzieć więcej o syrenach, to pozostawcie po sobie znak w postaci łapeczki i komentarza, a ja z radością przygotuję kolejne materiały o poszczególnych członkach naszej syreniej gromady. Do usłyszenia w kolejnym materiale.